koniec, proszę Państwa! Koniec meczu! Proszę Państwa, no mój Boże, no co ja mam Państwu powiedzieć, no? 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. To jedna z wielu złotych myśli Kazimierza Górskiego, selekcjonera, który na zawsze zmienił polski futbol. Cześć, ja nazywam się Dominik Kamiński i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zanim przejdziemy do dalszej części dzisiejszego odcinka, proszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do niesamowitej historii Orłów Górskiego. Więc uwaga, drodzy Państwo, 5, 4, 3, 2, 1, tnijmy! Ogromne brawa! Mural Kazimierza Górskiego uważam za oficjalnie odsłonięty. Kazimierz Górski urodził się w 1921 roku we Lwowie. Już od najmłodszych lat pałał miłością do futbolu. Swoje pierwsze kroki jako zawodnik stawiał w rodzinnym mieście. Co ciekawe, udało mu się nawet zadebiutować w reprezentacji Polski w pojedynku z Danią w 1948 roku. Niestety był to jego jedyny mecz w barwach narodowych. Jako zawodnik występował w Legii Warszawa, w której również później rozpoczął swoją karierę trenerską, asystując Wacławowi Kucharowi. Z czasem już samodzielnie prowadził warszawski Marymont, a następnie Legię, Lubliniankę, Gwardię Warszawa i ŁKS Łódź. W 1970 roku doszło do przełomu. Od 1966 do 1970 kadrą reprezentacji Polski zarządzał zespół zwany Kapitanatem, w skład którego wchodzili Antoni Brzeżańczyk, Klemens Nowak oraz Kazimierz Górski. Pod koniec 70 roku postanowiono, że Górski zostanie samodzielnym trenerem, tym samym otrzymując kredyt zaufania od działaczy PZPN. Jako trener reprezentacji zadebiutował w 1971 roku w wygranym meczu ze Szwajcarią w Lucernie i był to początek najwspanialszego okresu w historii polskiej piłki nożnej. Nikt zarówno w Polsce, a tym bardziej na świecie nie spodziewał się, że gra biało-czerwonych zmieni się niemal o 180 stopni. Trener Górski jeździł na masę spotkań ligowych, obserwując młodszych zawodników, nieustannie myśląc o poprawie jakości gry polskiej kadry. Podczas prowadzenia drużyny narodowej nachodziła go jedna myśl. Dlaczego Polska nie odnosi sukcesów w piłce nożnej na arenie międzynarodowej? Selekcjoner chciał dodać kadrze świeżej krwi, w postaci wiekowo młodszych graczy, przy tym pozostawiając w składzie część doświadczonych piłkarzy. Dla przykładu za kadencji Kazimierza Górskiego debiutował w reprezentacji Jan Tomaszewski, który mimo kiepskich początków stał się legendą polskiego futbolu. I znowu Pinter. I czy teraz Boguszewicz zdąży? Nie zdążył. Pustaj, sam z Tomaszewskim. Brawo Tomaszewski! Kereki! Pustaj! Brawo Tomaszewski! Adala! Tomaszewski! Tak po latach były bramkarz biało-czerwonych wspominał legendarnego selekcjonera. Bo pan Kazimierz stworzył rodzinę drużyny. Mhm. Taką rodzinną drużynę. On był naszym ojcem, on był naszym starszym kolegą. Oczywiście pozwalał nam na dużo, bo mówi, że jesteśmy młodymi ludźmi i kobiety, wino i śpiew są dla piłkarzy również. Tylko trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i ile.
Selekcjoner Górski stawiał przede wszystkim na przygotowanie motoryczne. Piłkarze byli przygotowani do biegania długich dystansów, na możliwie jak najszybszym tempie. Niemal do perfekcji Orły Górskiego opanowały gry z kontrataku. Trzeba przyznać jedno, na tamte czasy trener Kazimierz był niesamowitym profesjonalistą. To nie był trener steczki, jakiś farbowany lis. On przeszedł wszystkie szczeble futbolu. Każda jego decyzja, nie wiem czy była dobra czy zła, była świadoma, bo on znał wszystkich młodych piłkarzy w Polsce. Wspominał po latach Jan Tomaszewski. Ciężka praca selekcjonera przyniosła efekty w postaci wygranej na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium z Węgrami. Nie byliśmy w ogóle faworytami. Jak jechaliśmy na Igrzyska Olimpijskie, to prasa nawet pisała, po co oni tam jadą, niech Polonia Bytom jedzie, bo ostatni sparing z Polonią Bytom przegraliśmy 3-0. Zdenerwowanie przed meczem było niezwykłe. Ja pamiętam, przypominam sobie, że w szatni przed meczem byliśmy bardziej zdenerwowani, aniżeli normalnie przed każdym meczem. Wymienialiśmy ze sobą różnego rodzaju uwagi. Byliśmy skoncentrowani do perfekcji, dosłownie przed tym meczem. Lubański w środku, wspaniała sytuacja, pusta bramka, gol Wejna! Gol, gol, proszę Państwa! Nieporozumienie Balinta i Pancica. Polska reprezentacja w Monachium prowadzi w walce o złoty medal z piłkarzami Węgier 2-1. 20 lat czekałem na taki moment. Ponad 50 lat czekało polskie piłkarstwo. Sport najbardziej lubiany przez wszystkich nas w kraju. Jak się okazuje w sporcie, a w piłce nożnej szczególnie, wszystko jest możliwe, jak się wierzy, chce. I mówię, nikomu nie można odbierać nadziei. Do historii przeszedł także niesamowity mecz Orłów Górskiego na Wembley z reprezentacją Anglii. Media przed spotkaniem w mocnych słowach krytykowały polskich piłkarzy, często mówiąc, że są jednymi z gorszych, którzy będą grali na słynnym stadionie w Londynie. Polacy jednak wiedzieli, że nie mogą sobie pozwolić w tym starciu na porażkę. Ich jedyną szansą na awans na Mistrzostwa Świata był albo remis, albo wygrana. Jak stwierdził Kazimierz Górski przed tym arcyważnym pojedynkiem, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. I tak też Polacy zdołali wywalczyć remis na terenie rywali, a mecz z 1973 roku przeszedł do historii polskiego futbolu. Wuhan Zykowicz, czterech polskich obrońców na polu karnym, Czywerski, Tomaszewski. Dobre cztery podania Anglików, Emlyn Hughes, Tony Carr i tym razem przymierzył dokładnie. I jeszcze raz poprawka z Foxa. Proszę Państwa, Grzegorz Latosa, McFarland ucieka teraz. Gadocha, Domarski, gol, gol, proszę Państwa, sensacja na Wembley. 10. minuta gry drugiej połowy, cudowny wypad polskiej trójki. Tak jest, Alan Clark do tej pory niezawodny. 11 metrów przed Janem Tomaszewskim piłka. Ruszył. Gol. 1-1 na Wembley. Tomaszewski fantastycznie. Dobre opanowanie piłki przez Canona. Peters. Aj, 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 to jest ta znakomita sytuacja, pusta bramka, Clark, Tomaszewski nogą broni. Tomaszewski przyczajony w bramce i cudownie broni. Ze stadionu olimpijskiego w Monachium mówiłem, 20 lat czekałem na ten historyczny moment, kiedy polska piłka nożna uzyskała wspaniały sukces. Proszę Państwa, tylko rok czekałem do największego triumfu w historii polskiego sportu, polskiego futbolu. Po zakończeniu pracy na stanowisku trenera reprezentacji Polski Kazimierz Górski w latach 1977-1984 pracował w Grecji, gdzie dwukrotnie wybrano go trenerem roku. Prowadzone przez niego kluby czterokrotnie zdobywało mistrzostwo i dwa razy Puchar Kraju. Po zakończeniu kariery trenerskiej przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, otrzymując po zakończeniu kadencji godność honorowego prezesa PZPN.
dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. W komentarzach napiszcie, czy według Was Kazimierz Górski odnalazłby się w dzisiejszym futbolu. Jeżeli dzisiejszy film Wam się spodobał, proszę Was o zostawienie subskrypcji na moim kanale oraz łapki w górę. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to naprawdę bardzo pomoże. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!